Dzień dobry. Panie kierowniku, chciałem przedstawić pan redaktor od reklam z telewizji. Dzień dobry. Ściągnąłem. Dzień dobry. No proszę bardzo. Proszę. Proszę, może pan przejdzie. To jest dla pana miejsce. Proszę bardzo. Pan tam spocznie. To może ja bym... Dobrze, to ja tu będę stał. Niech pan się uczy, niech pan słucha. Tak. Proszę pana, czy pan wie, co to jest reklama telewizyjna? Proszę pana, tak. Robią reklamy w telewizji. No wiem, ja obserwuję, tak. Z tym, że mnie chodzi o to, żeby to była reklama, wie pan... Dżon, bon, ton. Czyli na początek? Niech pan notuje. Tak. To musi być cza, wie pan. Tak jak to się robi w Stanach czy gdzieś. Przede wszystkim ona musi przyciągać. Musi być kolor i żeby się obracało. Akcent. Akcent potem, ale czy pan kolor. Ma kolorowe kamery? Tak, oczywiście. Ja znam... Mówiłem, ja się pytałem wcześniej. Znam ceny, więc może na początku zrobimy taką kampanię, wie pan, przygotowawczo. Nie będziemy ładować całych 15 sekund, tylko zrobimy może taką... 3 sekundy. Niech pan się nie miesza, bo pan nie ma pojęcia o tym. Może na 5 do 7 sekund bym chciał, żeby było longo, żeby się obracało nasze barwne. Oczywiście tu pan mi przyniesie projekty i ja będę opiniował. Ale chciałbym, żeby pan przede wszystkim zmieścił... Ja też. Jak dziś miałem tekst, ja panu przekażę. Tam jest informacja, co jest na którym piętrze u nas. Godziny otwarcia i żeby mówił speaker albo speakerka też, co w którym stoisku jest, żeby to była informacja. Może Loska? Może być, tak. Bo ona dobrze pamięta. I proszę pana, bym chciał, żeby pokazały się numery naszych telefonów, adres. Może taką pan by, wie pan, wkadrował mapkę dojazdową do nas. Tam można dać linie te tramwajowe, autobusowe. Faks. Faks obowiązkowo. Nie mamy jeszcze faksu. Ale numer będziemy mieli. I później, wie pan, na końcu, to wie pan, zajmie panu niedużo, żeby było moje nazwisko i pokój 126. Tak bym to widział. I to musi być, wie pan. I akcent. No akcent taki, żeby jeszcze głos był taki, muzykę do tego proszę. Więc chciałbym, żeby... Czy pan może być na wtorek gotów z tym? A co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy zaraz... Poniedziałek. Poniedziałek, tak. No oczywiście. Ja bym chciał to pyknąć, wie pan, w dobrym czasie gdzieś tam... żeby przerwali mnie dziennik na to. Wiadomości Tadeusz Zwiewka, dobry wieczór państwu. Skrót najważniejszych informacji. Przywitaliśmy państwa we trzech i żegnamy